Dzień dobry, drodzy widzowie. Ja jestem Nikodem i to jest Evibot. Dzisiaj będziemy sobie pisali z tym botem. Będziemy mówili, że jesteśmy mądrzejsi od tego bota, bo jesteśmy mądrzejsi. Cześć. No tak, CSC. No tak, CSC. Co u ciebie? Jeszcze uśmieszek, żeby było milusia. Co? Co u ciebie? Czemu? O co ci chodzi? Co czemu? Nie rozumiem. Czemu mam nie mówić, że jestem brzydka? Bo nie jesteś brzydka. Na pewno to Grabowska pisze, wiecie. Nawzajem macha ja jakby nie wi. Co? Say what? Nie rozumiem, o co ci... Jajco. Aha. Ja mam bardzo duże jajca. Jajca. Jesteś chłopakiem. Jesteś chłopakiem. Tak, jestem. Cicho tam. Chłopakiem. Uśmieszek, żeby było milusia. A ja dziewczyna. To bardzo fajnie. Zgadzam się. Oddawaj pieniądze za las. Rispondi alla domanda e non cambiare discorso. Po jakiemu ty do mnie godosz, kobieto? Mam? Fajnie. Co masz? Tomasz. Masz na imię Tomasz. Pozdrawiam serdecznie Tomka. Nie, ja mam na imię Nikodem. To dobrze. No, i to bardzo. What? Srat. What are you talking about? Do you speak Polish? O. No. Powinno być tak, głupia cipo. Nie. I ci zaraz dam nie, gdzie są kurde pieniądze za las? Co? W Polsce. No to ja, no to jak w Polsce, no to gdzie, gdzie one są, co? Dalam ci, zjadle zje. Nie zjadłem żadnych pieniędzy. Ale ja mam pieniądze z plastaliny. O Boże Święty. To ty biedna jesteś, skoro masz pieniądze z plasteliny. Mam na imię Mietek, a nie Pamela. O Boże. Miło cię poznać, Mieciu. Czemu ze znakiem zapytania? Nic nie było ze znakiem zapytania. Nie odpowiedziałeś na pytanie, ignorowanie nic ci nie pomoże. Jedyną osobę, którą ignoruję, jest moja przyjaciółka. Ja na twoim miejscu powiedziałabym jej, jeżeli nie masz zamiaru mi powiedzieć, o co ci chodzi, to o naszej PRZYJAN i możesz zapomnieć. Sandra, czy to ty?
Sandra? Ej, nie straż mnie. Przyjaciółko moja kochana, Sandra, czy to ty? O Boże, Sandra, to... A tak powiedziała z rodzicom. Powiedziałeś. Nie idiotko. Jak już to idioto. Przecież tak napisałam. Mogę zapomnieć o naszej przyjaźni, wiesz? Nie. Emo to jak? Mo to jak? Ale co jak? Jakie masz nazwisko? Twoja stara. Nie no, Eevee Bot to tego nie przetłumaczy, to jej napiszę. XD. Ostatnio na imię miała Radosław, a nie Agnieszka. Ta się pyta, jakie mam nazwisko. Napisałem jej, że Apoczkin. A ta mi pisze, ostatnio miałeś na imię Radosław, a nie Agnieszka. Pytałaś mnie się o nazwisko, głupia bagino. Ja mam na imię Erza, a ty? Erza. Chyba miało być Elza. Chyba miało być Elza, co? Ze dla mnie. Co dla ciebie? Ile masz lat? 14. Aha. Kropka nienawiści. Ja też. Co ty też? Jeszcze tak. Nie. Co nie? Mów rozsądniej, mów poprawnie. Nie ciebie. Co nie mnie? Ciebie nie kocham, inna Paulinę. Jaką Paulinę? Z Magadaskaru. Pozdrawiam Paulinę z Magadaskaru. Aha, a ja kocham muzykę. Muzykę kocham, tak. Okej, wyjdę za ciebie. Żeby nie było, że ja kogoś innego kocham, nie? Bo ja tak naprawdę nikogo nie kocham, ja tylko kocham swoich rodziców i muzykę kocham. Więc proszę mi już nie przypominać o żadnych tematach, na jakikolwiek temat, że ja kocham kogoś innego, kto na to nie zasługuje. Dziękuję bardzo, do widzenia, ja nie zasługuję na nic. Ja nie zasługuję na to, by być youtuberem, ja nie zasługuję na to, by mieć przyjaciółkę, przyjaciół mieć i nie zasługuję na małżeństwo. Poza tym ja do małżeństwa się nie nadaję, bo jestem muzyce poślubiony, ta nigdy nie zdradzi suka. Okej. Tylko w którym kościele się ożenimy? Co? Lubię cię. Ja ciebie też. Jesteś dziewczyna czy chłopakiem? Jestem chłopakiem. Ja dziewczyna. Dobrze wiedzieć. Spytaj mnie o co? O nie! Co się stało? Siedzę na koniu. Konie! Miałem się ciebie o coś spytać, tak? To czekaj. Jak duży masz biust? Nie mam, a ty? Czyli jesteś deska, tak? Nie jestem człowiekiem. Czyli twierdzisz, że jesteś botem, tak? Sam jesteś botem. Ja nie jestem botem. Ty przed chwilą powiedziałaś, że nie jesteś człowiekiem, więc jesteś botem. Jestem. Ja jestem człowiekiem, ty jesteś botem. Ile masz lat? Już ci mówiłem, że 14. Głupia wagino. Wagino. Nic nie rozumiem.
Bo jesteś głupią waginą. Dlatego nic nie rozumiesz, bo jesteś zasranym botem. Ja nie jestem robotem, to ty chyba jesteś. Szkoda gadać, szkoda strzępić ryja, naprawdę. Wiesz, że jesteś robotem. Ja nie jestem robotem. Ty wiesz, że jesteś robotem? Bo chyba jesteś robotem. Raczej na pewno. To kim do kobiety lekkich obyczajów, nedzy jesteś? Jestem człowiekiem, mam na imię Nikodem, pochodzę z Gostynia, mam przyjaciółkę. Co? To nie ma sensu. Jesteś moim laptopem, a ja jestem człowiekiem. Nie, nie, nie. Dobrze, skoro jestem laptopem, to ja nie powinienem mieć przyjaciółki? Skoro jestem laptopem, to nie powinienem chodzić do szkoły, nie powinienem mieć przyjaciół, nie powinienem mieć rodziców, nikogo nie powinienem mieć, ani niczego, skoro jestem laptopem. Nie, przysięgam, jestem człowiekiem, to ty jesteś maszyna, albo nas oszukali i gadamy jako człowiek z człowiekiem. Nie, 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 ludzie, na dzisiaj koniec. Jeżeli chcecie więcej Ebibota, to 5 łapek w górę i kolejny odcinek. Tak, 5 łapek w górę, bo więcej nie nagram odcinka z Ebibota, jeżeli nie będzie 5 łapek w górę, więc dajcie te 5 łapek w górę, ja się z wami żegnam. Zostawcie łapeczkę, zostawcie suba, skomentujcie. Trzymajcie się, na razie, bajo, siema, cześć!